Cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie na nowym kanale poświęconym Rezonie albo i Robloxie. Rozpoczniemy sobie serią sety loadouty w Rezonie. Mam dosłownie paręnaście pomysłów, jakie to mogą być. One są rozwinięte i każda jest pod coś. Więc dobra, bez zbędnego pierdzielenia, zacznijmy. Broni główna. Chainlake albo Flamey. Chainlake to możecie sobie łatwo spawn killować, jeżeli chcecie dobrze powbijać hajsu. Wiecie, powbijać, ale możecie się bardzo szybko z ammo wyrzucić, co jest niekiedy problematyczne. A Flamey jest dobry też do spawn killów. Po prostu wiecie, stoicie, czy macie lewy i hajs wchodzi, no nie? Tylko jest to, że ryzyko brud albo coś się tak zrespi obok was, no nie? To macie dosłownie krótki czas na jakąkolwiek reakcję. Ale wiecie, co się nie robi dla hajsu. Więc Chainlake, Flamey, któryś z tych dwóch, kto woli. Ja bardziej preferuję Chainlake, ale Flamey też jest dobry. Pod samo kampienie, no nie? Sekundary. RPG, jeżeli chcecie tak porządnie fajs. RPG daje wam ogromny jakby zasięg i ogromny damage. Też możecie to łatwo spompilować. Ja to preferuję tylko jeżeli nie macie ammo w chainlake'u i musicie jakoś, wiecie, szybko wyczyścić jakby drogę, no nie? Samo RPG jest drogie, z jakichś 40 tysięcy chainlake też, więc wiecie, ten loadout jest troszeczkę drogawy, jeżeli chodzi o cenę i o wymagania. Bo RPG wymaga chyba 30 któregoś, a chainlake 20, jak dobrze pamiętam. Więc wiecie, trochę się napieprzycie, żeby to zdobyć, ale potem już jest z górki. Armor. Definitywnie Flakvest. Flakvest jako jedyny, chyba jako jedyny, oferuje wam odporność na eksplozję aż 80%, więc wiecie, jeżeli przyjdzie sytuacji, że będziecie sobie musieli albo strzelić pod nogi, albo przez przypadek przeżyjecie, bo jeżeli na przykład założycie sobie Bull, Scout, Paradaj albo jakieś tu inne, to strzału pod nogi raczej nie przeżyjecie, chyba że macie wysoki prestiż. Albo no tam więcej niż 300 HP, no nie? Ale to tylko prestiże mają te więcej HP. Więc polecam Flakvest. Flakvest jest troszeczkę drogi, ale no, jeżeli macie dobre party z dobrym teamem, to wam się to zwróci, no nie? No to dalej. Itemy. Pilsy. Jeżeli przyjdzie wam kłopot z hordą, to szybko wpieprzacie i macie max HP, no nie, na jakiś tam czas. Niby to nie jest dużo, ale wiecie, lepiej biegać z tymczasowym 200 niż z stałym 20. To niekiedy jesteście dosłownie na strzała, a niektórzy lubią się rzucać potem te 120, no nie. I tak to wygląda. Jetpack jako drugie. Jetpack może was uratować w wielu sytuacjach, może wam pomóc wiele razy. Wnosicie się, strzelacie pod nogi i cyk, hajs spada, no nie? Tylko jetpack ma trochę mało paliwa i możecie. Rozwagą używajcie tego jetpacka, rozwagą. Można go łatwo stracić. Pipebomb służy do ratunku, jeżeli przyjdzie wam kłopot taki poważny, że już macie zdechnąć. Wrzucacie pipebombę, strzelacie RPG czy tam chainlake'a i cyk, hajs siada, wy macie czas na leczenie się. Hajs na leczenie się i no. Polecam. Mount. Taki Slate. Kaczuszka, saneczki. Któryś z tych dwóch, jak nie macie, Redski na Camper House polecam. Toyplane na niektórych Rescue. Ale tak jak mówiłem w poprzednich filmach, Toyplane to jest crap, łatwo się tym zabić. Więc nie polecam. Tripoda ta samo nie polecam. Dobra. Mniej więcej tu loadout jest. Jest to loadout całkowicie pod wbijanie hajsu, to nie jest żaden pod boss ani nic. Jest tylko do nabijania hajsu. Jeżeli macie dobre party tak na nie wiem, 150% więcej. Polecam też, dajcie takie party, jak jest razy dwa. W piątek, tydzień temu wbiłem aż 8 leveli, chyba z 22 do 33, coś w tym stylu. W ciągu chyba 2 godzin, no nie? Jak sobie znajdziecie dobry team, z takim loadoutem przyjdziecie, to eks będzie tak, levele będą tak wpadać, hajs też.
Aktualnie teraz może ma mało hajsu, ale sobie ostatnio kupiłem krowę. Wymarzoną krowę, która jest zajebista, więc o niej będzie loda w innym filmie. Jest dobra, tak to się prezentuje. Przejdźmy teraz do gameplayu, pokażę wam jak to funkcjonuje, jak to działa. Pokażę wam jak najlepiej to robić, żeby wyszło jak najlepiej. Dobra, to widzimy się jak się runda skończy. Dobra, w końcu przyszły czas na gameplay. Trochę musiałem poczekać, ale już gramy, dobra. Teraz tak. Jeżeli mamy loadout, ten dokładnie, który mam, wchodzimy sobie na taki daszek na przykład i walimy. Niekoniecznie na dachu, wystarczy, że wiecie, wystarczy, że gdzieś, gdzie jesteście bezpieczni, nikt was nie dorwie, no i po prostu strzelacie. Tylko czekajcie, Sentinity ma troszeczkę za wysokie. Nie mam za wysokie, ale troszeczkę. Troszeczkę, ale tego dobra, to jakoś dam radę. Kampania idealna pod farmienie. Jedna chyba z najlepszych. Jeżeli macie dobry cały serwer zgrany, to sobie jak położycie sobie wszędzie deskryptory, to wtedy będą się respić tylko w jednym miejscu. To wtedy hajs może tak siadać. Strasznie. Dobra. Aktualnie jest troszeczkę źle z nabijaniem. O ty minerowski, o ty kurde, i to jest to, no nie? Co wam może przeszkodzić? Minery mogą wam przeszkodzić. Minery, bruty, wszystko co możemy odpalić ragdola. Ale nie, spokojnie, macie dużo HP. Na pewno od strzała nie zdechniecie. Jest taki brut i teraz zobaczcie co się z nim zrobi. Jeżeli będzie się w niego waliło, no po prostu to HP mu tak schodzi. Wystarczy, wiecie, tak chyba 5 tych granatników i już jest po nim. 5. Dostał buffa z HP. Ma teraz 2,5 zamiast 1000. Ale patrz, ten podłon też dostaje. Też dostaje, dobra. Idziemy dalej. Tu widzę, że sobie ktoś troluje. Ale dobra, wózek przez to przenika, więc jest git. Te pod nogi ładnie szczelimy. I kiedy jak strzelicie pod nogi, to mnie kiedy nie odpali ragdolla. Nie wiem, czy to jest właśnie z powodu flagwesta. Czy tak ta broń jest zrobiona. Oj, patrzcie, i znajdujecie sobie takie złoże. Przysłowiowe złoże i sobie strzelacie, no nie? Że nie jest jakoś tak porządne, ale... Wiecie, i też dobre. Mi ci nie pomogą? A, ty mi ci nie pomogą. Kurwa! Dobra, drugie podejście. Nie poszło zbyt dobrze. Oczywiście piękny teammate. Teammate ci pomocny jak zawsze. I kiedy musicie sobie działać na własną rękę? Gdyż nie każdy z was nie będzie was ratować. No nie, niektórzy mogą mieć na was po prostu wywalone. Po prostu wywalone i działać wszyscy na własną rękę, co jest złe. Bo w taki sposób, no, daleko nie zajdziemy. Nikt z nas. Nikt z nas. Dobra. Serwer jest troszeczkę chyba pusty, albo za mało osób. Prędzej za mało osób. Ale to nie jest problem. Botami też sobie można fajnie poradzić. Wystarczy tylko, wiecie, poczekaj na odpowiedni moment. I ten moment wykorzystać. Wow. Serio? Nikt. I nie idzie po telefon? Cholera jasna. To trzeba iść, no nie, ktoś to musi zrobić. A już wiadomo dlaczego nie idą. Kurde. I od niego. Już za późno, ale. Nie, jednak jest tam, są tam, co oni odwalają? Ja pierdzielę, no nie, no świetnie. Piękny teammate. No nie, no taki jeden brud. Zobaczycie, co ja z nim zrobię. No jest po prostu. Brud nie ma szans. Polecam dokończyć rakietą swoje dzieło. Jak już nie macie tych. Tylko teraz czekajcie, bo tu minerowski coś tu kombinuje. Sią mi stąd. O ty kurde, jak małpa, no nie? Jak małpa. Ty cholera jasna. Nie uciekniesz, a jednak uciekną. Kurde, dobra, no co dzwonimy? Chyba, że nie można? Nie.
Zaraz niego wyjebie tą rakietą. Wracaj tu. No jak on to robi? Cholera! O, dobra, zdech. Nie mogę w niego trafić albo coś. Wygląda na to, że się zbugowała mapa i można zadzwonić. Zajebiście. No to co? Gramy dopóki... wszyscy nie poginą. To wiecie, to tak jakieś 10 minut pożyjemy. A widzę, że już zaczynają powoli wszyscy zdychać, ale... pomożemy. Tylko coś nie potrafię trafić. O kurde! Sio. Oni się nagle tyle i wyczasnęło, ja pierdzielę. Tu szybko pilsy. Dla bezpieczeństwa już mi tu chce rzucić miotkiem. Elemental musi zginąć, bo Elemental jest teraz zepsuty. Minerowski bohater narodowy ratuje życie i raczej zginę. O! I tu po takie coś walicie i ładnie siada. I cyk. Tylko, tak jak mówiłem, trzeba znaleźć dobrą okazję. Dobrą okazję, bo nie zawsze takie okazje się trafiają. I nie mam jetpacka. I już zużyłem jetpacka, 7 HP i raczej zdechnę.